Jednym z trudniejszych doświadczeń dla mnie jest takie poczucie wykorzenienia w momencie, kiedy zmieniam miejsce mojej pracy, kiedy zmieniam jedną parafię na drugą, kiedy pozostawiam stare miejsce, ludzi, wśród których żyłem, relacje, znajomości czy przyjaźnie, które. Jakoś tam się stworzyły, więzi, które się stworzyły. I kiedy idę w nowe miejsce i, i, i jestem pośród nowych ludzi, pośród nowych sytuacji, doświadczam czegoś w rodzaju takiego wykorzenienia. Trochę czuję się jak takie drzewo, które zostało wycięte, odcięte od korzeni. Potrzeba sporo czasu, żeby mógł na nowo się zakorzenić. Dla mnie to jest jedno z trudniejszych doświadczeń, właśnie takiego wykorzenienia. Dzisiaj słyszymy w Słowie Bożym o tym, że Izraelici zostali uprowadzeni ze swojej ziemi gdzieś tam na obczyznę, zostali wykorzenieni z ich dziedzictwa, z miejsca, w którym żyli, i zostali zaflancowani w jakieś nowe miejsce, obce im, nieprzyjazne. I to wszystko w życiu Izraelitów jest konsekwencją grzechu, konsekwencją nieposłuszeństwa Panu Bogu. Tak dzisiaj czytam to Słowo Boże, że ono pokazuje, co robi grzech w naszym życiu: że grzech wykorzenia mnie z Pana Boga, grzech osłabia właśnie moje zakorzenienie się w Nim. Zakorzenienie się w modlitwie, w słowie Bożym, w sakramentach, w łasce Pana Boga. Grzech, czasami z pozoru niewinny, czasami powszedni, taki zwyczajny, wydaje się, że no nic wielkiego nie robi, ale on właśnie powoli wykorzenia. Sprawia, że, że żyję coraz płycej, że coraz mniej mam tej, tych korzeni zapuszczonych w Panu Bogu. I w pewnym momencie można mnie zupełnie zmieść z powierzchni ziemi, można mnie zupełnie wyrwać, bo już jestem zbyt mało związany z, z tym, co jest moją skałą, moim fundamentem. Zwróć uwagę dzisiaj na to i, i broń się bardzo przed grzechem, bo konsekwencją grzechu jest właśnie wykorzenienie, wyrwanie z tego, co jest Twoją glebą tego, co jest miejscem, w którym czerpiesz życiodajne soki, wykorzenieniem po prostu z Pana Boga.